Witam. Dziś przygotowałam Wam rekwizyty. Będę je wyciągać i Wam pokazywać, a Wy powiedzcie, z jakim wierszem Wam się one kojarzą. Tutaj mamy pierwszy rekwizyt. Myślę, że zgadniecie, co to jest za wierszyk. To jest taki coś związane z elektryką. Myślę, że już wiecie, o co chodzi. Następny. Mamy tutaj takie porozsypywane literki. Myślę, że też będziecie wiedzieć, co to jest za wiersz. Ten to chyba będzie najłatwiejszy i najmniej Wam problemu stworzy. Myślę, że już wiecie, co to za wierszyk. Teraz będziemy mieli tutaj igłę i nitkę. Ciekawe, czy już wiecie, o co chodzi. Teraz może troszkę trudniejszy. Tutaj mamy taki woreczek. Mogę Wam podpowiedzieć, że ten worek niósł taki chłopczyk, taki trochę nieroztropny. To zwierzątko na pewno znacie i wiecie, jaki jest tytuł wiersza. A teraz tutaj mamy takie coś. Jest to czerwony stoliczek. Też znany wierszyk. Tutaj mamy następny rekwizyt. Myślę, że też wiecie, jaki to wiersz. Bardzo znany. I jeszcze tutaj chyba będzie taki najtrudniejszy, ale myślę, że sobie poradzicie. Podpowiem Wam, że jest to list pisany drobnym maczkiem. Na pewno wiecie, kto go pisał. Mamy tutaj 9 rekwizytów i myślę, że będzie 9 poprawnych odpowiedzi. Do zobaczenia.